Nagrałam ten film, żeby dorzucić wam parę informacji o tym, co miało miejsce w rzeczywistości. Było mi dużo zarzucane i z jednej strony się nie dziwię, bo byłam bardzo chaotyczna w swoich wypowiedziach, ale z drugiej strony nie usprawiedliwia to fali N wylanej na mnie. Jestem zwykłą dziewczyną, tak jak każdy z was mam zwykłe życie. Nie jestem influencerką i nie mam ludzi od PR-u. W razie pytań można się skontaktować ze mną tutaj, albo jeżeli ktoś ma ochotę, po prostu zobaczyć, jaka jestem na co dzień i mnie poznać. Sorry za przekleństwa, od razu mówię, ale już po prostu nie mogę z tych komentarzy, bo stracie się jakby to co najmniej były wasze rachunki, stracie się jakby to była wasza woda i normalnie po prostu dupa was ściska z zazdrości. Litr wody to są dwie takie butelki. Sugerujesz mi, że na twojej planecie da się dwoma takimi butelkami umyć ponad 6 talerzy, bo tam się mieści więcej niż 6 talerzy, plus dwie miski, plus sztućce i plus jeszcze jakieś inne p***niki, które tam włożę, tak? Chyba, że wlejesz sobie do zlewu i w brudnej wodzie będziesz miała. Powodzenia życzę. Ludzie mogą mieć problem ze zrozumieniem. To by było na tyle. Tych kontaktów i znajomości to chyba już wystarczy, co? Ale dobra, no i super, w sieci pojawił się tym razem solowy kawałek z debiutanckiej części kanału Wiedźminki Olki pod tytułem Dawaj Fame do jej promocji i jej i kanału. I zapewniam was, ten numer to opierdolone złoto. Ogromny tupet i zarozumialstwo tej ofiary pozwala jej myśleć, że ta nowa zaserwowana dawka audio i wideo to pierwszorzędny konstrukt zdroworozsądkowego podejścia do sprawy. Tak nie jest. Jeżeli chodzi o warstwę tekstu przełożonego na audio, to możemy podzielić go na dwie sfery. Sferę domysłów i sferę faktów. Sfera domysłów to tak na oko 100%, sfera faktów 0%. Czyli nie zmieniło się nic. Odpowiedzialna... Odpowiedzialnością byłam dosłownie odpowiedzialna za cudzy los. To zbyt duża odpowiedzialność... Za losy dotkniętych przyczynami głośnej i, umówmy się, zapomnianej ofery, okrzyknięta już bezczelną atencjuszką, poruszyła kwestię odpowiedzi na pytania, które teraz mało kogo już interesują, ale i tak jest naprawdę niesamowicie. Wściekła laska od zmywarki, co to marnuje czas prokuratury na plotki i pogłoski, postanowiła pokazać nam, co to znaczy w 12 minut zaprzeczyć samej sobie tyle razy, do ilu ja nawet policzyć nie potrafię. Nikogo już nie kryję, a resztę pogłosek czy ewentualnych plotek przedstawiłam prokuraturze. Jeśli zastanawiasz się, co to prawdziwy podwójny standard, to też zostań. Dzięki, Buxton. Słuchajcie, jak się okazuje, Olka od zmywarki zachłysnęła się, jak sama twierdzi, niechęcią zarobku, niewyobrażeniem boskiego dotyku sławy, nawet niechęcią bycia bliżej Johna Buxtona z Fame MMA, ale odpowiedzialnością. Tak, ja nie żartuję, prawdopodobnie miała na myśli paraliżujący strach przed odpowiedzialnością, jakąkolwiek. Ale jak większość z nas dobrze wie, ta dziewucha lubi zmieniać zdanie. Tak. Wiedzieli, ile ty masz lat. Tak, oni wiedzieli, oczywiście, że wiedzieli. Wszyscy wiedzieli, to nie była w ogóle żadna tajemnica na Facebooku. Miałam ile mam lat. Który rocznik, kiedy mam urodziny, wszystko tam było napisane. Nigdy klarownie w sumie nie powiedzieliśmy, ile mamy lat. Czy nie ma opcji, żeby któryś z nich nie był świadom? Nigdy. Czemu ja bym miała kurować swój wiek? Zacznijmy od tego. Nigdy nie wysłałeś nudesów. Raczej to były takie po prostu hot fotki, nie? I jemu wysłałam taką fotkę, to prawda, taką bardziej pikantną. My to przegadaliśmy już dawno temu, jakby topór jest już naprawdę dawno temu zakopany. To ty też jakby nawet teraz publicznie bym chciał cię przeprosić, bo... Nie ma sprawy. Rama, przez którą właśnie miałam próby i to był naprawdę ciężki okres w moim życiu. To ty też jakby nawet teraz publicznie bym chciał cię przeprosić, bo... Nie ma sprawy. Ja sama byłam głupia w ogóle, że wysłałam takie zdjęcia. Zacznijmy od tego, więc... Zacznijmy od tego, że dzieci w ogóle nie mają w pełni wykształconych funkcji mózgowych, tak? Więc my nie możemy teraz patrzeć na to z perspektywy, że o Boże, jaka ona była głupia, bo ona po prostu była dzieckiem, tak? Ja sama byłam głupia w ogóle, że wysłałam takie zdjęcia. Zacznijmy od tego, więc... Ale ja wam przypomnę, nie miałam ani w pełni rozwiniętego mózgu, funkcji poznawczej, czegokolwiek innego, więc nawet nie ma co o tym dyskutować. Pewne rzeczy, pewne kwestie są adekwatne do pewnych czasów i moralizowanie ich w zupełnie innych czasach nie ma kompletnie najmniejszego sensu. Tamte czasy były po prostu chore. I to, co dziewczyny przeżywały przez was, przez waszą bierną
jakby wasz brak reakcji na to, że te zdjęcia latają wszędzie i wy się z nich śmiejecie, z tych dziewczyn, które zostały zmanipulowane, żeby te zdjęcia powysyłać i wy się z nich jeszcze śmialiście. Dla mnie to jest po prostu karygodne i moim zdaniem czas na spowiedź. Znaczy inną kwestią w ogóle jest kwestia tych żartów, a zupełnie inną kwestią jest to, czy faktycznie były krzywdzone, czy nie, nie? I tak samo jak i ja i te dziewczyny przeżyłyśmy to tak się może wydawać, że to było proste, że to było, o Boże Święty, no nasze zdjęcie latało, nie? To jest obrzydliwe. I też każda dziewczyna, która wtedy miała taką właśnie przypadłość jak ja, czyli że właśnie tam się kręciła w tym gronie youtuberskim i też... W trakcie afery podobno targały nią iście skrajne emocje. Wszyscyśmy widzieli. Ta rozmowa przejdzie do historii. Dlaczego tu jest o tym rozmawiał? No wtedy jakby wynajmował. Ale że wiele osób powiem, z kim pisałem, jak zaczynałem YouTube'a i tak dalej. Z tego roku życia. Definitywnie poniżej. Definitywnie poniżej. To co się działo i dzieje. Czy o co chodzi w tym, że oni nie chcą zdradzić? Rączkę myję. Rączkę myję, ale też jak możesz wyglądać pikantnie na polsku. Yep, that's Meryl Streep and J-Lo cheering her on. I wszyscy wiemy przecież, że cyniczne uśmieszki, zmanierowana aparycja i jakby całkowita pewność siebie są sposobami na stres, jego wyrażenie i tak też nań się reaguje. Doskonale rozumiem, bo sam chcąc wbić się szybko w jakiś temat, cały roztrzęsiony szukam wymówek na kolejne spotkanie z jakimś tam koleżką, czy nie wiem. Te nerwy. Wiedźminka ma zadatki na influ, nie powiem. W obliczu tego, co się działo, nie wstydziła się nawet przyznać do bycia studentką i pokazania dawno temu swojej twarzy. Spokojnie zniesie presję społeczną i klepanie po pleckach na uczelni. Może nawet tego pragnie. W imię dobra innych dziewczyn przełknęła stres i stanęła do walki z niesprawiedliwością. Czuła, że tak zrobić należy. Ta poturbowana lalunia, zwykła dziewczyna, studentka i fanka Fame MMA, czyli jej zdaniem organizacji włodarzy i reszty wierchuszki członków aranżujących zawody w laniu się po mordach przez podejrzanych kolesi, płaciła im pay per view, by zasilić ten to biznes i bujała się tam po afterach. I żeby była jasność, to nie jest jakiś zlepek czczych słów. Ona sama mówi o tym w tym filmie. Szara dziewczynka, bo taką sama się określa, która niecałe 2 miesiące temu obawiała się ujawnić nawet ksywki Boxdela w wywiadzie z Wątorem, myśląc, że włodarz Fame MMA jest z jakiejś przerażona całym tym otoczeniem, jeszcze wcześniej chodziła na imprezy freakfightowe tej organizacji. Ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeszcze wracając do afery budowlanej. Tak. Jako tutaj kobieca... To ty? Co? Tak, to ja! Na samej gali była, jak przyznaję w komentarzach pod filmem, 4-krotnie. Łapek w górę ani w dół podejrzeć nie ma jak. Wyłączyła jej tyle, ale są komentarze, spokojnie. Im dalej w ten materiał, tym gorzej, ale w sumie i tak nie ma różnicy, gdzie zaczniecie. Czy wiecie, z jakiego powodu ta odpowiedzialna kobieta niby nazwała Buxtona Bo ta przerażająca organizacja Fame MMA w jej mniemaniu sprzedała walkę pomiędzy Parkiem i Cassio. To prawdziwe złoto, ale żeby było jeszcze śmieszniej, ona to udowadnia. A teraz jeszcze, żeby nie zostawiać niedosmaku, poruszę kwestię tego screenshota, który lata po internecie, na którym nazwałam Buxdela pederem. Powiedziałam, że screen jest fake'owy, bo spanikowałam, szczerze powiedziawszy. Wysłałam tą konkretną wiadomość z tego screena dzień po gali Fame. Byłam oburzona po walce Normana Parka z Cassiusem, bo zwyczajnie jako widz myślałam, że ta walka była ustawiona. I nie wiem, czy pamiętacie, ale Boxdel wtedy wszedł do oktagonu i coś tam zaczął gadać. I byłam tym faktem bardzo oburzona. Widać jasno w rozmowie z panem A, że nie przykładałam uwagi ani do moich słów, ani do dokładnej ścisłości faktów, co było kompletnym idiotyzmem z mojej strony. W tym miejscu też chciałam podkreślić, żeby nie było kolejnych nieścisłości, dzień przed tą wiadomością była ta gala Fame'u. I na after tego konkretnego Fame'u wprowadzili mnie inni znajomi z grona influencerskiego. Dziewczyna, która na nowo nawiązała kontakt z Boxdelem pod koniec 2021 roku, zaraz po zorientowaniu się, że jakaś afera rzeczywiście ma miejsce, powiedziała ludziom, że przez niego podjęła 2 próby Kilka dni później ze wszystkiego się wycofała, a teraz scedowała winę za to, co ci sami ludzie, którym to powiedziała, go oskarżyli i za to, co mu zgotowali, na nich samych.
I ona ma czelność mówić o odpowiedzialności, że to ty, widzu, masz uczyć się na jej błędach oraz o tym, że ludzie uwielbiają karmić się dramami. Czy rozumiesz ten poziom wiadomo czego albo przebiegłości i potrzeby bycia zauważoną? Po zorientowaniu się w sprawie afery sprawdziła też dopiero, czy czasami nie poczuła się kiedyś dotknięta. Satyra rozgrywa się również w tematyce jej zdania na temat kanałów Komentery. Wszystko zaczęło się od wywiadu z Wątorem. Jednak od razu po otrzymaniu informacji na temat afery od rzekomo koleżanki, Olciak nie zgłosiła się ani do niego, ani na policję, ani do prokuratury. Zgłosiła się do Gimpera. Ten zaznaczył, że przed jakąkolwiek publikacją musi zweryfikować autentyczność tzw. dowodów, które miała w posiadaniu. Na taki układ Olciak jednak zgodzić się nie mogła. Nie było czasu. Doszło wtedy do pamiętnego materiału zrealizowanego przez Wątora i Adamczyk, czyli Olciak, na umieszczenie którego na swoim kanale w jak najszybszym czasie mocno nalegała. To musi być dzisiaj, musi być wiedział. Szanowny, musi być wiedział. Ona w tej rozmowie w ogóle, jak z nią gadałem, to była strasznie podekscytowana tym wszystkim. Okej, okay. Konferencja. I będzie głośno, będzie głośno. Ja mówię, to puśćmy to w poniedziałek. Nie, nie, puszczamy teraz, lecimy. Czekamy. A ile będziemy czekali? Mówię, jak najdłużej. Musimy dać mu czas na odpowiedzi. Przecież on nie odpisze, jego od 3 lat nie ma w internecie. Co ty opowiadasz? Tutaj cytuję ogólnie, niedosłownie, żeby nie było, że to Ola tak mnie atakowała czy coś. Mówię przekaz. Bo tam... I właśnie mówiła, że jak najszybciej muszą publikować ten film. Konop też ma ciekawe fragmenty z nią. Tam padło właśnie jakieś sformułowanie, że oni muszą być pierwsi. Coś takiego, nie? Tak jakby to był jakiś wyścig. Straszne. Nie chciałam dawać tej satysfakcji żadnemu kanału Komentarzy, że mają moją historię. To jest moja historia, która chce się podzielić na swoich warunkach. Żebyście mogli posłuchać kiedyś tych wszystkich rozmów telefonicznych z Olciak. Jej nastawienie wtedy to było takie... Ona chyba myślała ogólnie, że ona będzie topową influencerką do tego wszystkiego. Kilka dni później na umówionej wizycie pojawił się u niej Konop, a ta w celu wywołania jeszcze większej burzy wokół siebie, tak wnioskuje, zdradziła, że influencerem, którego imienia bała się wyjawić, był Boxdel. Konop dostał michę, Olciak cyknęła sobie fotkę i się pożegnali. Gdy Mikołaj, czyli Konop, był w trakcie realizacji swojego filmu, Olciak w niewyjaśnionych okolicznościach porozumiała się z Boxdelem. Tak, z tym samym Boxdelem z... Wystąpiła w jego materiale i obrała jego stronę. Jeszcze wcześniej skontaktowała się z Konopem, by wycofać swoje stanowisko w sprawie Barona i przy okazji poczęstować go kilkoma niewyszukanymi epitetami. Ej, ogólnie się wycofuję z tego materiału, ale mogę ci zrobić spaghetti. Co jest, kurwa? Mocne. Natomiast wiem, że tam ona też do niego dzwoniła, go cisnęła, że... Zabranią ci kategorycznie coś tam, ty świnio. Ja bym bardziej chciał, żeby te rozmowy puścili niż tutaj, że gotować bym chciała. W filmie umieszczonym na kanale Boxdela oświadczyła, poza tym, że między nią a Baronem jest normalnie i wszystko git mordo, że znowu skontaktowała się z jakimś kanałem Komentery i przekazała mu kolejne informacje, ponieważ, uwaga, chciałaby, żeby ktoś zrobił to dobrze. Złoto. A i jeszcze mam jedną tylko rzecz do dodania, bo nie będziemy w tym materiale poruszać większości kwestii jakby związanych z Wertezem. Ja po prostu przekazałam te materiały do pewnego kanału Komentarii i ta osoba po prostu zajmie się jakby opowiedzeniem tej historii, bo też, tak jak mówię, ja nie siedzę w tym świecie, więc też nie wiem za bardzo, jak przemawiać do społeczeństwa na YouTubie, więc po prostu zajmie się tym ten kanał Komentarii, żeby to było jak najlepiej zrobione. I żeby już nie zostawić przede wszystkim żadnych niedomówień, żeby to było po prostu zrobione na TikToku. Wy, polskie komentarze, podobno jesteście bezstronni, podobno nie rzucacie oskarżeń bez dowodów. A teraz co robicie, przepraszam? Możliwe, że faktycznie poszkodowane osoby, które naprawdę chciały zachować anonimowość, wycofały się z propozycji współpracy albo nawet po obejrzeniu wybryków Olciak, nie miały zamiaru jej podjąć.
Jej tak zwana odpowiedzialność polegała więc jedynie na tym, by jak najszybciej przepchnąć swój materiał i szczerze wątpię, by robiła to dla dobra kogokolwiek oprócz swojego. Ale i tak jej nie wyszło. Widać, panienka nieźle radzi sobie już ze stresem w necie, bo sekcja komentarzy to prawdziwa. A ta jak gdyby nigdy nic odpisuje spokojnie na te, na które można. Ta studentka bez pracy, której pewnie podjąć już teraz nie zamierza, w komentarzach pod koniec końców ważnym tematem używa słów mordziula i przypomina, że bawią ją wasze teorie spiskowe. Nadmienia, że bawią ją tak na serio. Niemal kpi sobie z pytań zadawanych pod dyktando logiki i zasadnych pytań ludzi, którzy obserwują cały proces. Ta jej opowieści, zwłaszcza w świetle tego, ile razy kłamała i zmieniała zdanie, możemy spokojnie włożyć między bajki. Zresztą, to, że ktoś powie, że chciał coś zrobić, to i to nie znaczy, że było tak naprawdę. Wardenga Sylwester zastanawiał się oczywiście, jakim cudem Boxdel puścił ten film. Założył, że być może jest już po prostu zmęczony obecnością Olciak i zwyczajnie klepnął wideo. Jednak Boxdel nie jest tak bezmyślny, jak wydaje się wielu ludziom. Jego ekipa nie jest tak bezmyślna. Ci ludzie operują wielomilionowym biznesem i to nie jest tak, że oni nie mają doradców. Z drugiej zaś strony mamy Olciak, która nie zmienia ubrań, bo ma pralkę. Może ten film miał być złym filmem. Może ma zdobyć jak największe zasięgi i rzeczywiście staje się coraz bardziej popularny. Czy po obejrzeniu filmu Olciak nie pomyśleliście chociaż raz, że Buxton to taki zły nie jest? Bo ja się na tym złapałem. Czy ta cała Olciak nie przyćmiła i jego i tego, co się niedawno działo, tym, jak tragicznie w nim wypadła? Czy Buxton nie jest już na ostatniej prostej do powrotu tam, gdzie chce się znaleźć? Czy nie jest to idealny moment na zwrócenie uwagi odbiorcy na kogoś innego zamieszanego w aferę niż on sam i to w dodatku kogoś, kto w jego sprawie jest głównym świadkiem, a jedynie co temu świadkowi teraz można klepnąć to, że bredzi od rzeczy. Ciężko jest mi uwierzyć w to, że ktoś mógł zgodzić się na opublikowanie czegoś takiego bez konkretnej przyczyny. No ale może to tylko moje foliarskie teorie. I to są właśnie prawdy tej afery. Naprawdę, uwierzcie mi, przepraszam, nie chciałam, moim zdaniem, zrozumcie, ja mówię prawdę. W końcu i tak coraz mniej osób będzie pamiętać i przywoływać to, co się wydarzyło i to, za co wiele osób powinno odpowiedzieć, choćby zniknięciem z przestrzeni publicznej na dobre. Jednak nauczeni doświadczeniem musimy wiedzieć, że tak nie wydarzy się nigdy.